Rozbiegane Pyskowice, blisko 500 mieszkańców wystartowało w biegu jesieni, który odbył się na Placu Dożynkowym. Rozpoczęliśmy w 2007 roku, czyli to jest tradycja, bo dzisiaj biegamy po raz 17. Po raz 17 miasto Pyskowice organizuje tego typu rekreacyjne biegi przełajowe. Wspaniała sprawa. Trasę biegu stanowił obwód Placu Dożynkowego wokół ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej. Zawodnicy w różnym wieku rywalizowali na poszczególnych odległościach. Ci najmłodsi mają do pokonania 200 metrów, 400 metrów i później stopniujemy. Im starsze osoby, tym dystans dłuższy, a mianowicie 800 metrów, 1600 metrów, 2400 metrów i dla tych najstarszych do pokonania 3 km i 200 metrów, czyli 4 pełne okrążenia. Wśród zawodników najwięcej było dzieci i młodzieży. Po raz który bierzesz udział w takim biegu? Teraz trzeci raz, ale w jesieni. Teraz szósty. A dlaczego tak chętnie bierzesz udział? No, lubię biegać, to mi sprawia przyjemność. Bo lubię biegać i wiem, że sport jest zdrowy. Grałem w piłkę, należę do drużyny Czarni Pyskowice, no i lubię biegać po prostu. Pyskowiczany nie trzeba długo przekonywać do tego, że bieganie to świetna zabawa. A no wiadomo, no ruch to zdrowie przede wszystkim, nie? Więc myślę, że bez tego ruchu, no wiadomo, nie? No, odciąga trochę, wiadomo, wyjście na ten dwór, trochę coś innego, nie? A nie tylko gierki i jedziemy z tym, nie? Można sobie poćwiczyć, sprawdzić siebie na takim dużym dystansie. Tradycyjnie poza rywalizacją odbył się bieg rekreacyjny 50+, oraz marsz z kijkami Nordic Walking. Swój bieg mieli nawet niepełnosprawni mieszkańcy. Każdy uczestnik bez wyjątku obdarowany został pamiątkowym parasolem. Ponadto wszyscy biegacze otrzymali słodycze i napoje, a najlepsi puchary i medale. W pyskowickim szpitalu zakończył się pierwszy etap długo wyczekiwanej modernizacji. Na tym pierwszym etapie prace dotyczyły modernizacji oddziału chirurgicznego i oddziału ginekologicznego. W tej chwili już jesteśmy po odbiorach. Oczywiście w czasie trwania tych prac po prostu oddziały nie były zamknięte. Oba oddziały przeszły prawdziwą metamorfozę, także zdaniem ordynatorów ginekologii i chirurgii, którzy są bardzo zadowoleni ze zmian. Z czego jest pan najbardziej zadowolony? Z podłóg chyba, bo poprzednie były takie już nieciekawe i ta wymiana podłóg bardzo poprawiło. No wszystko jest bardzo ładne, nowe skrzydła drzwiowe, nowe sufity, wygląd sal. I wygoda zwiększyła się. Mało tego, mamy sale, których nie mieliśmy wcześniej, z pełnym węzłem sanitarnym. Niedługo rozpocznie się kolejny etap modernizacji, tym razem oddziałów położniczego, noworodków i wewnętrznego. Odnowiony ma też być blok operacyjny. W ramach tej modernizacji są dwie koncepcje. Nasz projekt przewiduje modernizację bloku tam, gdzie on jest. Natomiast nie ulega wątpliwości, że możemy to zmienić. Zdaniem prezesa szpitala znacznie rozsądniejszym, chociaż trudniejszym rozwiązaniem byłoby przeniesienie bloku operacyjnego do pomieszczeń dawnej kuchni. Przede wszystkim dostęp, jeśli chodzi o dostęp do gazów medycznych, o dostęp, o lokalizację urządzeń peryferyjnych. Tam mamy specjalne miejsce, gdzie moglibyśmy to przed budynkiem zainstalować. Remont bloku współfinansować mają gminy powiatu gliwickiego. Pyskowicki samorząd od lat wspomaga zresztą placówkę. Że tak powiem, zawsze żeśmy dbali o ten szpital. Od wielu, wielu lat zwalniamy ich od podatku, także to już jest też kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, które szpital od nas dostaje, że tak powiem, w prezencie, żeby mógł funkcjonować na naszym terenie, żeby nasi mieszkańcy mogli z niego korzystać jako usług. Pyskowice mają wspomóc remont bloku operacyjnego kwotą 120 tysięcy złotych. Dodajmy, że modernizacja szpitala i przystosowanie go do odpowiednich standardów ma się zakończyć w 2017 roku. To było wspaniałe sportowe widowisko. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z Pyskowic oraz Stoszka wzięli udział w 5. Olimpiadzie lekkoatletycznej. Pomysł się zrodził ze względu na to, że sam kiedyś uprawiałem sport, lekkoatletykę, zaczynając jeszcze w wcześniejszych młodych latach w Stargardzie Szczecińskim, w Pomorzu Stargard.
Później wiadomo, jednostka wojskowa, czyli wojsko Zawisza Bydgoszcz. I tak się to, można powiedzieć, po części skończyło ze względu na kontuzje, które się nabawiałem. Ale zawsze byłem miłośnikiem lekkiej atletyki, więc postanowiłem też tutaj coś dla młodzieży zrobić, ponieważ wiem, że jest dość dużo talentów, których trzeba po prostu pokazać im, powiedzmy, jakąś drogę początkową. Olimpiada odbyła się na Pyskowickim Stadionie Sportowym. Tradycyjnie rozpoczęła się od przejścia ulicami miasta korowodu złożonego z uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Pochód zdawał się nie mieć końca, co świadczyło o popularności zawodów lekkoatletycznych i przeczyło jednocześnie obiegowym opiniom, iż królowa sportu jest nudna. Na pewno nie jest nudna, dzieci bardzo lubią. To jest naturalny ruch, prawda, bieg, skok, rzut. Bardzo się dzieci angażują. W mieście też jest dużo takich imprez właśnie biegowych, lekkoatletycznych i dlatego nie ma z tym problemu. Dla mnie to nie jest nudne. Bardzo proszę, wielkie brawa dla pani Ewy! Lubię bardzo biegać. Zawodników wspierali dwukrotny medalista olimpijski w zapasach Czesław Kwieciński oraz jego żona, polska lekkoatletka, specjalizująca się w rzucie oszczepem, Ewa Gryziecka-Kwiecińska. Żeby osiągać wyniki na moim poziomie, trzeba po prostu uprawiać lekkoatletykę, ale lekkoatletyka jest drogą lub że z lekkoatletyki można też przejść do siatkówki, do piłki ręcznej, do piłki nożnej. Uczniowie w poszczególnych kategoriach wiekowych startowali w biegach, skoków dal, rzucali piłeczką. Trzeba dodać, że zawodnikom kibicowały prawdziwe tłumy. Ten jubileusz przebiegał w iście wojskowej atmosferze. Tak zespół szkół imienia Marii Konopnickiej w Pyskowicach świętował swoje 70-lecie. To szkoła z bogatą historią. W 1945 roku, w momencie kiedy władze na tych terenach przejęły władze polskie, w tej szkole, ponieważ zawsze przed wojną także była to szkoła, w tej szkole uruchomiono liceum ogólnokształcące oraz szkołę podstawową w 1945 roku. I ta tradycja trwa do dnia dzisiejszego. Szkoła podstawowa w latach 60. została przeniesiona do innego budynku, natomiast tu pozostało liceum. Uroczystości odbyły się wpierw na boisku szkolnym. Tam zebrali się uczniowie placówki oraz zaproszeni goście. Najważniejszym elementem było nadanie szkole sztandaru. Sztandar przekazany został dyrektor szkoły Elwirze Dersiewicz przez reprezentantów fundatorów, którzy wcześniej wbili symboliczne złote gwoździe w jego drzewiec. Następnie dyrektor przekazała go przedstawicielom uczniów. Uroczystość zakończył pokaz musztr wojskowej w wykonaniu klas mundurowych. Sztandar, jest flaga, jest hymn narodowy. To są takie piękne elementy wychowania patriotycznego, co mnie jako pedagogowi leży na sercu i tak zawsze z łezką w oku patrzę na tę symbolikę, na to, jak pięknie młodzież tutaj potrafi się zachować w takich sytuacjach. Pyskowicki zespół szkół w minionych latach opuściło setki absolwentów. Między innymi z takich znanych osób to tutaj przewodnicząca miasta Pyskowice pani Jolanta Drost, zastępca burmistrza miasta Pyskowice, pani Nowak-Kowalska, która do niedawna pełniła funkcję zastępcy burmistrza miasta Toszka. Na jubileusz przygotowana została wystawa prezentowana w pyskowickim ratuszu do 31 października. To było prawdziwe widowisko. W pyskowickiej hali sportowej imienia Huberta Wagnera klub FC Remedium Hybryd Pyskowice zagrał przed własną publicznością pierwszy mecz w pierwszej lidze futsalu z UKS Ekon Futsal Nowine. Widownia była pełna do ostatniego miejsca, a kibice głęboko wierzą w odrodzenie pyskowickiego futsalu. Ja mam nadzieję, że po tej reaktywacji awansują ponownie do Ekstraklasy i za rok zobaczymy ich wyższej klasie rozrywkowej niż w tej chwili. No ja tak szczerze nie interesowałem się wcześniej piłką, a teraz jak już nasza drużyna jest tutaj w pierwszej lidze, no to z miłą chęcią będę przechodził na mecze i będę się bardziej interesował. Klub reaktywował po niemal 2 latach obecny prezes FC Remedium Rafał Barszcz w maju tego roku. Udało mu się zebrać drużynę, która miała zagrać według pierwotnych założeń w drugiej lidze. Emocje są wielkie, bo czekaliśmy na ten mecz 2 lata, bo jak się drużyna Remedium rozwiązała rok, tu się nic nie działo. Nagle drużyna powstała, czekaliśmy długo na ten mecz. No, zostaliśmy zaproszeni dzięki temu, że 2 drużyny z pierwszej ligi się wycofały. No, wysłano do nas pismo z propozycją tego, żebyśmy po prostu spróbowali zagrać w pierwszej lidze. Spojrzeliśmy na kadrę, spojrzeliśmy na jakby naszą sytuację w danym momencie klubu i podjęliśmy decyzję, że jesteśmy w stanie spróbować podjąć wyzwanie
zagrania w pierwszej lidze. Wyzwanie było rzeczywiście duże, zwłaszcza z tego powodu, że przeciwnik plasuje się w czołówce tabeli. Pomimo starań i ogromnych chęci nie udało się FC Remedium pokonać piłkarzy Nowin i spotkanie zakończyło się wynikiem 1-2. Kibice jednak na stojąco podziękowali swoim zawodnikom za piękne widowisko, które bądź co bądź pyskowicka drużyna zapewniła. No to jakby to była główna z przyczyn powstania naszego klubu, prawda, reaktywacji. Zawodnicy się zgodzili, również chcą grać dla kibiców. Staramy się jak możemy, żeby wszystkim pomóc, żeby to wszystko miało ręce i nogi, a żeby ludzie co dwa tygodnie mogli przyjść i mieć sposób co pooglądać. Mecz udowodnił, że futsal w pięknym stylu powrócił do Pyskowic. Mamy bardzo duże doświadczenia, osiągnięcia w zakresie futsalu. W Pyskowicach Remedium uczestniczyło w rozgrywkach ekstraklasy. Zawodnicy i kibice FC Remedium Hybryd Pyskowice liczą, że kolejne spotkania przyniosą równie dobre, jak nie większe emocje.